Cześć, tu Chris. Się Wam przedstawię profesjonalne rozwiązanie dla Wi-Fi do domu lub do małego hotelu. Jest to kilka sztuk access pointów firmy Netelink. Pracują one na 2,4 GHz. Bardzo fajna sprawa. Jest to model Omada EAP 110. Można oczywiście więcej sobie takich urządzeń zamontować. Efekt będzie dokładnie taki sam, konfiguracja tego wszystkiego jest banalna. Można sobie nawet wgrać, tak jak tutaj widać, plan swojego mieszkania czy budynku i pokaże nam, gdzie jest jaki zasięg, gdzie jak to działa. Także zaczynamy. Może nie montaż, ale podłączymy sobie wszystko testowo i spróbujemy skonfigurować. Mamy nasze urządzenie wyciągnięte z pudełka, nasz access point, podłączamy go pod zasilacz. No więc na zasilaczu mamy dwa porty, jest to PoE i LAN. PoE służy do przekazywania zasilania, a LAN służy do podłączenia do źródełka, czyli do naszego źródła internetu. Podłączamy port PoE pod wejście Ethernet. W naszym access pointie. Z kolei port LAN podłączamy. LAN idziemy do portu LAN w naszym routerze czy switchu. Ja korzystam z TP-Linka. Internet mam z sieci kablowej, więc mamy tutaj przypisany jeden adres IP plus adresację prywatną z naszego routera. Podłączamy pod prąd. Startujemy. Jak się dioda zapali na zielono, to znaczy, że urządzenie już stało. I w tej chwili powinniśmy mieć już rozgłaszaną sieć Wi-Fi. Oprogramowanie do obsługi sieci mamy już zainstalowane. Uruchamiamy je. Jest to Omada Controller. Zezwalamy na dostęp. Za chwilkę program się uruchomi. W tej chwili trwa uruchamianie bazy danych i tak dalej. Chwilkę to potrwa. I klikamy Launch a Browser. Programik uruchomiony. Klikamy tutaj zaawansowane. Jest potrzebny certyfikat, więc klikamy dodaj wyjątek. Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa. I jak widać, nasz program wykrył automatycznie trzy access pointy, które podłączyliśmy pod nasz router. Zaznaczamy wszystkie, klikamy Next. I za jednym razem na wszystkich trzech urządzeniach ustawiamy SSID. Hasło. Użytkownik. Oraz e-mail do odzyskiwania hasła. Klikamy Next. To jest nazwa naszej sieci, hasło i tak dalej. Finish. Możemy się zalogować. I tutaj po lewej stronie mamy wszystkie nasze access pointy. To jest jakiś wzorcowy plan budynku wgrany. Możemy sobie wgrać swój, jeśli chcemy. Wystarczy, że klikniemy na który access point i możemy sobie go przenieść w dany punkt, zakotwiczyć, później kolejny i trzeci. Jeśli mamy ich więcej, także oczywiście można także resztę zrobić to samo. Do każdego z tych access pointów jest doprowadzana skrętka, więc połączenie jest kablowe z każdym z nich. Mamy tutaj naprawdę wiele opcji, bardzo fajne statystyki. Dane o naszych access pointach. Najlepsze jest to, że za pośrednictwem tego programu możemy zmieniać parametry wszystkich access pointów za jednym razem. Bardzo fajna sprawa. Także to wszystko. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.